No dobra, no zerka. Piotrek, siema. Pożyczyć to kod do... Pożyczyć kod do tajnych operacji. Ej, ja mam jeszcze jakieś kody w sumie. Tylko nie wiem, czy do czego jeszcze mam te kody, ale mam jeszcze jakieś kody w sumie, zapomniałem o nich na śmierć. Coś trzeba będzie zrobić, je rozdać, bo to tak głupio, nie? Dostałem kody i ich nie rozdaję. Dobra, gramy na Zerga. Czyli co, mieliśmy spróbować tego builda z Robo, ale to... Ja nie ufam temu buildowi z Robo. Na tej mapie też w ogóle. Nie mam do niego przekonania. Że jakiś znowu kreatywny zerg zrobił szybkiego spawning pula? Albo i nie. O, jednak zrobił hacze. Ciekawe w którym miejscu. Aaaa! Spryciarz zostawił tam dronę. Cały czas tam trzymał dronę w naturalu. Będę musiał to sprawdzać teraz częściej. By taki mądry nie był następnym razem. Lol, ile on stracił main time'u teraz. To nie jest raczej nikt mega do... Chociaż nie wiadomo w sumie. To się opłaciła ta proba dość mocno. Jestem za rozdaniem kodów modom z czarnym nikiem, a u mnie jesteś biały cały, chudy. To takie totalne przeciwieństwo białego, chciałem zauważyć. Bez kitu. U mnie na czacie jesteś calusieńki biały. Więc wiesz, uważaj, bo to taki samobój może być. Spróbuję mimo wszystko Robotics Facility w drodze. Ja nie mogę mieć za bardzo... O. Trzech gate'ów przed zakolejkowaniem War Prisma. Ciekawe te buildy. Gidzie obczaj, co robię? Zapuścił żurawie. Aha, nie, bo nawet z tym zergingiem nie ogarnął, co to za budynek, tylko tak o. Dobra, zrobimy to co ten tam stats, czyli dwie adeptki. Pierwszy raz coś takiego gram, dziwnie się tak... ...tym czuję. YOLO! Na pewno ważny jest też... Nie wiem, czy mogę zaekspować w ogóle z tym, ale myślę, że tak. O, ile gazu mam. Thank you.
średnio wyszło. No, to fajne kombo nawet. Okej, zaczynam się bać, że mi zrobi jakiegoś pusha mocnego. No dobra, jest kolejna baza. Już się nie boję. Ale mam trochę słabą produkcję probek, albo w tym buildzie tak ogólnie jest. No tak jak myślałem, zrobił mu taliski. To ja zrobię blinka zamiast szarży. No i stalkery. O nie, Forza zapomniałem. Ja chciałem kanony robić przeciwko motaliskom. Jeszcze zobaczymy, czy te motaliski będą, oczywiście. No, póki co są raucze, więc dalej robię, wznawiam immortale. I stalkery, tak jak Patience tam. Będziemy sprawdzić ponownie, co on robi. Może chcę zrobić tylko kilka motalisków, żeby sprawdzić, czy... Tak samo jak Patience prawie, że chyba wygram. Albo przynajmniej spróbuję wygrać. Zrobił kilka mutali, żeby zabić Warpizma tylko. Dobra, teraz go idziemy pocisnąć. Jaki wariat. Kurde, zabił mi znowu Warpizma. Idziemy dojechać motaliski. I am the host.
Nie, no te 8 orbgate to wystarczy. Póki co. A, jak głupie, zapomniałem o upgrade'ach, dlatego tak jest też chyba ciężko. A teraz na otwartej przestrzeni myślę, że się ułoży wszystko. Chyba nie wyjedzie z jakimiś inwestorami, bo chyba nie miał na to za bardzo kasy. Teraz się pogubił chyba. Nie wie co zrobić. O, dokładnie jak Patience. No, zaczyna nieciekawie robić. Myślałem, że już wygrałem, a co? Walczy. No, trochę głupi ten offensive blink był, okej. Co? Nie wierzę. No dobra, stracił dużo dron. No, najbardziej szkoda, że nie mam tego upgrade'a, bo z nim to by było łatwo. Plus 2, chociaż to z plus 1 to sobie nie mogę grać w 10 minucie. Bo upgrade'y do adeptek by się przydały. Albo do zalotów chociaż. Dobra, teraz ewidentnie zrobił więcej Lingów Bane'u, więc trzeba zrobić Archony. A zaloty też mogą teoretycznie zrobić. Też chyba lepiej byłoby zamiast zalotów kanony zrobić w tej bazie tutaj. Ale on i tak siedzi w bazie, bo wie, że może zginąć marnie. Lol, jeden metalisk. Nie zgunia. Za mało kontratakował. 6000. Strasznie pasywny był. Taki grał totalny standard, który może nie jest zły, ale no trzeba coś więcej, żeby wygrać według mnie.